Badacze danych przede wszystkim jest to dyscyplina stosunkowo młoda, nowa. Badacze danych łączą w sobie wiele różnych kompetencji, przede wszystkim kompetencji technicznych, naukowych, które pozwalają im zrozumieć dogłębnie dane i pokonać trudności techniczne w procesowaniu i analizowaniu dużych zbiorów danych. Z drugiej strony łączą ze sobą kompetencje biznesowe, starają się zrozumieć potrzeby klienta, zrozumieć problem i rozwiązać go tak, aby docelowo dostarczyć klientowi wartość biznesową. Staramy się obserwować, w jaki sposób operacyjnie funkcjonuje dana firma, w jaki sposób klient i jego dane są przetwarzane w obrębie chociażby systemów CRM czy ERP. Staramy się zrozumieć potrzeby, w jaki sposób możemy zmonetyzować dane, które są przetwarzane w przedsiębiorstwie. Czyli tak naprawdę dotykamy bezpośrednio danych, logów z różnych systemów, tak aby zrozumieć specyfikę działania systemów informatycznych klienta. I docelowo zoptymalizować procesy po stronie klienta poprzez wzbogacenie tych danych o dane pochodzące z zewnętrznych źródeł. Jednym z przykładów monetyzacji danych, takim najprostszym, który mi przychodzi do głowy, jest chociażby optymalizacja pracy call center. Call center, takie standardowe call center, ma jakieś kolejki do obdzwonienia. Pracownicy nie zastanawiają się nad tym, do kogo w danym momencie muszą wybrać numer. Ten numer telefonu jest wybierany przez centralę w sposób automatyczny. No i teraz możemy starać się zoptymalizować moment, w którym dzwonimy do konkretnego klienta. Na przykład dodzwanialność do klientów, którzy w danym momencie się nudzą, czyli na przykład potrafimy stwierdzić, że wykazują jakąś aktywność internetową, chodzą po różnych stronach internetowych, czytają artykuły, może być większa niż do osób, które w danym momencie uczestniczą w spotkaniach biznesowych w trakcie pracy. I choćby taka prosta metoda optymalizacji czasu, momentu, w którym dzwonimy do konkretnego klienta, przynosi już konkretną wartość biznesową. Jeśli będziemy porównywać polski rynek do zachodniego w kontekście liczby przedsiębiorców czy procentu przedsiębiorców, który już ma te procesy analizy danych i wzbogacania danych wdrożone, to w Polsce jest ten odsetek firm jest zdecydowanie mniejszy. Oczywiście duże korporacje, duże przedsiębiorstwa, które mają odnogi zachodnie, również w Polsce wdrażają i wdrożyły skutecznie te procesy. Natomiast przedsiębiorcy średni i mali, można powiedzieć, że tutaj niewielki odsetek na polskim rynku sukcesem wdrożyło tego rodzaju procesy u siebie. Badacze danych są to dość unikatowe kompetencje, które są ciężkie do zdobycia na rynku. Tym bardziej, że polskich specjalistów bardzo chętnie ściągają firmy zachodnie, które składają bardzo atrakcyjne oferty pracy. I tak naprawdę polski przedsiębiorca ma problem w zaoferowaniu i dotarciu do tego rodzaju osób na naszym rynku pracy. Oczywiście mamy świetne uczelnie, mamy świetnych specjalistów, którzy kończą te uczelnie, więc bardzo ważne jest to, żeby wyłapywać takie jednostki i starać się zatrzymać je u nas lokalnie w Polsce.